Dzień dobry, Rafał Mirzejewski z tej strony. Tym razem sceneria podcastu nieco inna. Jesteśmy w Krakowie, w tle piękny Uniwersytet Ekonomiczny i po raz pierwszy w podcaście gościmy piłkarza, aktualnie zawodnika Wisły Kraków, Michała Żyrę. Cześć Michał, dzień dobry. Przede wszystkim najważniejsza sprawa, kwestie zdrowotne. Jak się czujesz, kiedy wracasz na boisko? No tak, aktualnie przechodzę okres rehabilitacyjny. Co jakiś czas zmagam się z przeciążeniem kolana i to jest takie niestety koło zamknięte, gdy potrenuję troszeczkę mocniej, czy właśnie szczególnie na obozie, gdzie jednak ta intensywność wzrasta, trenujemy dwa razy dziennie plus sparingi, no to kolano dostało już wcześniej w 2016 roku mocno po sobie i później jakby no wiadomo, ciągłość treningów plus mecze, nazbierało się trochę tego, no i teraz jakby po tym czasie to kolano jakby się odzywa, no ale ratujemy spokojnie, szukam rozwiązań, żeby to kolano nie puchło, tylko było bardzo mocne, więc mam trochę czasu teraz, myślę, żeby to tak naprawdę wyleczyć do końca, bo w tamtej rundzie, w tamtym sezonie zacząłem fajnie, ale no nie ukrywam, że to była też taka walka, że no grałem na środkach przeciwbólowych, przeciwzapalnych, zastrzykach i wyglądało to ok do pewnego momentu, no ale wiadomo, no później to kolano jakby dało sobie znać i przerwa również wcześniej była tym spowodowana. No i tak jak mówię, teraz po tym okresie znowu coś tam się urodziło i po prostu razem z trenerem stwierdziliśmy, że warto ten czas jeszcze poświęcić na dobrą rehabilitację, znalezienie przyczyny odpowiedniej i leczenie, no bo na razie jakby jest Angel Rodado, tak jak wiemy, przyszedł Szymon Sobczak i po prostu ja mam chwilę na takie dobre doleczenie się, bo wiem, że jeżeli będę zdrowy, to stać mnie na bardzo dużo. To jest kwestia 2-3 tygodni, jeśli chodzi o twój powrót, czy wiesz co, nie mówiłbym w ogóle o czasie, bo to naprawdę jest wiele zmiennych, które mogą mieć wpływ na to, kiedy ten powrót będzie. Okej. To już właściwie twoja kolejna kontuzja, z którą się borykasz. Zastanawiam się, jak ty sobie z tym psychicznie radzisz, czy wtedy, kiedy wydaje się, że jesteś w gazie, strzelasz, grasz, nagle strzał i kontuzja, to jest coś, co podcina ci skrzydła, czy jako doświadczony już piłkarz no, zdajesz sobie sprawę, że to jest wkalkulowane w wasz zawód? Z jednej strony tak, że to podcina, ale z drugiej strony no jest to powiedzenie, że wraca się mocniejszym, no i na pewno ten czas spędzony na siłowni, na wzmacnianie całego ciała praktycznie, no bo rehabilitacja wygląda tak, że nie tylko poświęcasz czas na jedną partię mięśniową, tą, którą leczysz, tylko również na inne, żeby całe ciało pracowało, można powiedzieć, jak maszyna, tak, automatycznie, więc no jest ciężko, na pewno te pierwsze momenty nie są fajne, ale później musisz szybko tą głowę jednak dobrze nastawić na odpowiednie tory, żeby tą rehabilitację wykonać z odpowiednią mobilizacją, znaleźć sobie właśnie motywację, jakiś cel, bo wtedy na pewno jest łatwiej jak najszybciej wrócić. Tę najcięższą kontuzję doznałeś, przeżywałeś ją będąc na Wyspach. Jak ty sobie wtedy z tym radziłeś? Według ciebie poważna kontuzja, która eliminuje piłkarza na kilkanaście miesięcy, wystarczy lekarz, rehabilitacja, dom? Czy jednak trzeba popracować nad głową? Pytanie, czy... Dzisiaj wiem, że tego mi zabrakło. W momencie urazu na pewno nie miałem osoby specjalisty przede wszystkim, który mógłby pomóc. Teraz współpracuję z świetnym fachowcem Damianem Salwinem, który jest bardzo znany i renomowaną osobą w świecie piłki nożnej, bo oprócz tego, że jest psychologiem, jest również trenerem. No i pomaga takie, już nie będę w szczegóły jakieś tam mocno się zagłębiał, ale jako trener również potrafi powiedzieć,
i połączyć tą psychologię z właśnie z praktyką, będąc właśnie trenerem i wie, jakie na pozycjach są różne zachowania i czego można się czasami spodziewać. I to pomaga później przy, nie wiem, wizualizacji czy różnych innych metodach psychologów. Dlatego no, w tamtym momencie w Anglii tak, tego zabrakło, pomimo ogromnego wsparcia mojej żony, rodziny, przyjaciół. No, były to momenty kryzysowe, bo pomimo, że miałem wcześniej też urazy mechaniczne przede wszystkim, gdzie obrońca jakby zaatakował mnie i jakby raz skręciłem właśnie tak kostkę, gdzie musiałem mieć operację i jakby wtedy w Polsce było troszeczkę łatwiej, miałem fajny też sztab Polaków, wiadomo, dom i te kontuzje, znaczy i ten czas na rehabilitację był krótszy, no a przy tej kontuzji kolana, no aż tak nie spodziewałem się, że to będzie tak długo, bo pauzowałem nadzwyczaj bardzo, bardzo długo, ponieważ no, to było prawie półtora roku, dwa lata, można powiedzieć, gdy tam zacząłem grać na nowo w piłkę. No to był trudny czas, bo no tak, rehabilitacja, różne momenty, że ja praktycznie miałem swoją sypialnię na górze, gdzie po schodach przez pierwsze 3 miesiące w ogóle nie mogłem wejść. Spałem na kanapie. No były takie momenty, no że żona czy mnie myła, tak, czy podkładała kaczkę. No to są takie już jakby skrajne sytuacje, które ludziom naprawdę sobie ludzie nie zwracają na to uwagi, no bo o tym się też tak nie mówi. Ale na pewno wielu piłkarzy, którzy przeszli te kontuzje, mieli takie sytuacje, więc samemu na pewno z tym nie można być. No spałem na sopie, no, wpadłem w taki moment, że przez praktycznie, można powiedzieć, 3 miesiące chyba, no to było jakby śniadanie, praca z fizjoterapeutą, wracanie na sofę, spanie, gra w PlayStation do nocy, żeby ten czas zabić. Później znowu to samo i codziennie przez te 3 miesiące robiłem tak samo. No żyłem trochę jak taki nerd, który się zamknął w pokoju i żona, która nade mną skakała i mi pomagała i chciała jak najlepiej. Wiadomo, że też człowiek wtedy nie jest sobą, troszeczkę nie jest fajny i miły i to nie jest fajne, że spędza się z takim człowiekiem czas, ale dzisiaj to wiem, że to był jakby element właśnie tej drogi. I tutaj Damian mi też powiedział, że to są normalne stadia osobowości po takim jakby wypadku, można powiedzieć, że tak po prostu działa organizm, działa człowiek, działa jego głowa, że są takie etapy, które musisz sobie uświadomić, że będą i nad tym pracować. Ja nie wiedziałem o tym, po prostu nieświadomości żyłem, można powiedzieć, przez ten okres i zamiast jakby znaleźć sobie z powrotem cel na coś innego, na kształcenie się w jakimś innym, na jakiejś innej rzeczy, w jakimś innym kierunku, no to ja zamknąłem się w sobie i to myślę, że bez pomocy właśnie psychologa często, no to jest najłatwiejsza rzecz, którą można zrobić. Oprócz tego, że ma się tutaj najbliższych, ktoś zadzwoni, no ja też nie chciałem do nikogo dzwonić, nie miałem ochoty z kimś rozmawiać w ogóle. No i to było normalne. Później zostało mi to jakby potwierdzone, że to są normalne wydarzenia. Więc taka osoba na pewno by się przydała i pewnie pomogłaby w jakimś tam stopniu na szybszym powrocie do sportu. Pytam o to, bo ostatnio dużym echem odbiły się słowa siatkarza Michała Kubiaka, który dosyć mocno został skrytykowany za no, takie deprecjonowanie depresji jako choroby. Dokładnie powiedział, że jest milion różnych sposobów, żeby nie być w depresji. Jak ty jako doświadczony sportowiec do tego podchodzisz? No myślę, że ludzie są nawet nieświadomi, że mają tą depresję. Często, szczególnie u mężczyzn, jakby jest stereotyp, że ten mężczyzna musi być silny, nie pokazywać łez ani smutku, tylko być tym, nie wiem, panem domu i wziąć wszystko na swoje barki i rządzić, a czasami jakby brakuje właśnie w takich momentach takiego jakby zmiany nastawienia, tak? I jednak nawet dialogu, że po prostu no ja już na przykład nie mogę, coś się ze mną dzieje, no bo czasami często wstyd jest takiej osobie się przyznać, że jest źle.
I jakby no specjalista, tak jak się powtórzę, znowu jest bardzo potrzebny, więc no to wiadomo, są myślę przykłady, że ktoś sam z tego wyszedł, tak jak tutaj Kubiak mówi o takich momentach, jeżeli on jest na tyle psychiczny, czy wyniósł to z domu przez ojca, przez mamę, że jakby tak, są takie osoby, które wynoszą z domu, myślę, wartości, które stawiają go bardzo, bardzo silnie mentalnie, czy różne zdarzenia losowe, ktoś straci ojca, ktoś straci mamę, to jakby kieruje od razu ciebie mentalnie, że zachowujesz się zupełnie inaczej w środowisku, tak? I są różni ludzie, jedni wolą spędzać czas z rówieśnikami, jedni ze starszymi, drudzy z młodszymi, jakby to kształtuje ich charakter i tutaj akurat ta wypowiedź jest na pewno do mniejszości, jeżeli mogę tak powiedzieć, ludzi, którzy mają takie problemy, na pewno sobie niektórzy radzą, ale myślę, że większość nie i dużo jest wstydu, jeżeli się o tym mówi. Skoro o stanach emocjonalnych mowa, to tak pół żartem, pół serio, wielu kibiców Wisły było no, w delikatnej depresji po przegranych barażach z Puszczą. Pytanie, jak ty do tego podchodziłeś, czy Puszczę Niepołomicką podczas spacerów omijasz szerokim łukiem? No, mam daleko akurat do Niepołomic, bo tutaj na szczęście mieszkałem bliżej stadionu Wisły. No tak, no to był no te dwa mecze, można, te trzy mecze w sumie z Puszczą, no bo u siebie i znowu później u nas ten mecz barażowy, no same porażki, więc jakby ten patent jakiś złapali na nas, ale no nie tylko na nas, no bo jednak byli wysoko w tabeli, byli blisko bezpośredniego również awansu, więc to nie tylko my z nimi przegraliśmy, ale również reszta drużyn awansowali właśnie z tego trzeciego miejsca i widocznie na to zasłużyli swoją przede wszystkim konsekwencją, determinacją. Sami mówili, że nie umiejętnościami, ale mieli swój styl gry, byli, tak jak mówię, zdeterminowani, konsekwentni, co jest w piłce teraz bardzo ważne, wykonywanie zadań przez trenera, przez rozumienie się na boisku, przez wszystkich chłopaków. Zespół został stworzony pod dany styl gry i to im wychodziło, więc czy da to coś teraz w Ekstraklasie, czy będą w stanie utrzymać się w lidze, no bo pewnie na tym im najbardziej zależy. No tego nie wiem, no bo to jest zupełnie już inny poziom niż pierwsza liga, ale na tamtym moment to starczyło. A co to dla nas, no na pewno no duże rozczarowanie. My sami po meczu usiedliśmy, ja tak usiadłem i mówię, to już? No my czekaliśmy na te baraże, bo sami przegraliśmy mecz jeszcze z Sosnowcem, który jakbyśmy wygrali, to myślę, że do końca już byśmy cieszyli się z tego awansu bezpośredniego, no bo to również zaważyło na tym, że nie awansowaliśmy. No i praktycznie przegraliśmy te dwa mecze u siebie, gdzie wcześniej mieliśmy serię bodajże tak 12 czy 10 meczów bez porażki na swoim stadionie i po prostu wychodziliśmy po swoje i większość mówiła nie czy wygramy, tylko ile. Więc tutaj jakby w przeciągu całego sezonu. Pani dołączyła do podcastu, dzień dobry. Zapraszamy. Okej. A powiedz, czy no wtedy, kiedy już wiadomo było, że tego awansu nie będzie, były jakieś takie wzajemne pretensje, czy mieliście poczucie, no, że jedziemy na jednym wózku i nie ma jakichś personalnych rozliczeń? Nie, no nie. Bo co by nie mówić, te dwie ostatnie bramki, no to indywidualne błędy Mol Tenisa. Ale to nie bodajże Okej, baraż to jest jeden mecz. Jest to jeden mecz barażowy i jakby, no tu wyciągasz akurat mecz, który jest, tak jak, nie wiem, półfinał, ćwierćfinał czy finał Ligi Mistrzów, czyli jedno spotkanie, które decyduje o sukcesie, tak, czy idziesz dalej, czy nie. Ale jakby no, my mieliśmy tyle szans w tamtym sezonie, żeby
po prostu bezpośrednio awansować. To były mecze, gdzie my często... Czyli ten mecz z Sosnowcem, nie? Tak, gdzie my wygrywamy, ale traciliśmy bramki właśnie po 70, 80 minucie, więc to było najbardziej frustrujące, bo wszyscy o tym mówili. My oglądaliśmy wideo, analizowaliśmy te spotkania, co mecz praktycznie już na pewno myśleliśmy o tym, no ile da się mówić o tym i jakby napędzać zespół w szatni słowami, że no panowie gramy 90, a nie 70 minut, więc to jakby w kółko było mówione, ale przychodziły momenty, gdzie po prostu jakieś gapiostwo i te bramki traciliśmy. Później na pewno paraliż, bo znowu to się powtarza, znowu, jeżeli ktoś nawet wchodzi na rower i powtarza te same błędy i spada z tego roweru, no to po raz kolejny, jeżeli ma zaraz zrobić ten moment, żeby z tego roweru nie spać i spada znowu, no to jest sfrustrowany i jakby u nas było bardzo podobnie, więc to jest, no tak to wyglądało, więc mamy to doświadczenie na ten sezon, że większość jakby ten kręgosłup drużyny został, który pamięta tamte spotkania i mam nadzieję, że tych błędów już nie będziemy powtarzać. To już rozdział zamknięty. Miejmy nadzieję, że w tym roku uda się Wiśle awansować, ale ostatnie wydarzenia troszkę zaniepokoiły kibiców. Odejście Tachiego nagle. Czy ten fakt zaskoczył was, piłkarzy, którzy zostali równie w dużym stopniu jak kibiców? Tak, no ja się dowiedziałem przez wiadomość SMS od kolegi, który mi napisał, czy to prawda. Później informacja już była na Twitterze bodajże pierwszą, którą widziałem. No tak, duże zdziwienie. Chwilę wymieniliśmy się zdaniem właśnie z Tachim. Bardziej nie dlaczego, tylko że jeżeli to jest decyzja dobra dla niego, to jak najbardziej jakby trzymam za niego kciuki, no bo to już jest nieważne, czy ktoś go wywalił, mówiąc kolokwialnie, czy on sam nie chciał podjąć tej rękawicy, być jakimś tam czwartym w kolejce do wejścia na boisko, no bo widzieliśmy, że zaczął na ławce rezerwowych i spuszczał, dopiero dostał szansę. No ale podjął taką decyzję i miejmy nadzieję, że to jest, tak jak on mi, mogę to powiedzieć, napisał, dobra decyzja dla obu stron, czyli dla Wisły i dla niego. No i to była też jego pierwsza przygoda za granicą. Tak jak widziałem, napisał sam wiadomość do kibiców, że został ciepło przyjęty tutaj pierwszy raz poza Hiszpanią, więc na pewno to było dla niego i dla całej jego rodziny coś nowego. Ale jako człowiek bardzo dobry kolega, bardzo rozrywkowy, uśmiechnięty. Do Teatru Cubano chodziliście nie, razem? Nie. Okay. Tam nie, ale zawsze można było na niego liczyć na boisku, tak jak widzieliśmy, nigdy nie odstawiał nogi i myślę, że no, dla niego to była też nowość na pewno, że grał w Polsce, w pierwszej lidze. No, dla wszystkich Hiszpanów tutaj jest to coś nowego, bo to jest inny styl gry, inna pogoda, inne otoczenie, ale był zadowolony, myślę, tutaj z tego pobytu. Mhm. Szczególnie, że w Krakowie już się robi taka powoli hiszpańska enklawa i kolonia hiszpańska i o to chcę zapytać, bo no już dochodzi do sytuacji, że Polacy są mniejszością aktualnie w klubie. Trenerem jest Polak. Zastanawiam się, jak się komunikujecie. Jak trener komunikuje się z wami? Nie, trener mówi wszystkie odprawy w języku polskim. Mamy trenera, analityka, który tłumaczy to na język angielski. Mamy również trenera, asystenta, który mówi po hiszpańsku. I jakby tutaj mieszamy język polski, angielski i hiszpański. Myślę, że futbol nie jest jakimś, język futbolu nie jest jakiś taki skomplikowany. Mamy dużo odpraw indywidualnych, czyli oprócz takiej jakby głównej odprawy, gdzie trener Sobolewski mówi, jakby już teraz mówię, no po polsku, omawia różne rzeczy, czy o defensywie rywala, czy o naszej defensywie, czy o stałych fragmentach gry, czy o
rozpoczęciu meczu, czy o błędach, czy o dobrych rzeczach, no to później jakby formacjami jesteśmy jakby zapraszani na rozmowy indywidualne, są to właśnie, jak mówię, drużynowe formacjami, czy grupami, czy indywidualne rozmowy, no i tutaj w zależności od tego, kto w jakim języku mówi, no to jakby tu nie ma problemu z żadną komunikacją, jakby wszystko jest jasne i na pewno jeżeli ktoś czegoś nie zrozumie, to są zawodnicy, czy ja, który rozmawia po angielsku, czy jest Wulnet Basza, który rozmawia po hiszpańsku i możemy tutaj właśnie z Angelem po angielsku porozmawiać, on przekaże to po hiszpańsku chłopakom. To jest bardzo uniwersalne i jakby ten kontakt jest w porządku. Wywołałeś sam temat stałych fragmentów gry. To jest taki konik aktualnie kibiców Wisły, którzy no mają taki obraz Wisły jako drużyny, która aktualnie nie potrafi wykonywać i bronić stałych fragmentów gry. Sporo bramek tracicie po różnych, powolnych. Jak to z twojej perspektywy wygląda? No na pewno drużyny, które grają z nami, wiedzą, że to jest ich jedna z mocniejszych stron, dostrzelają nam bramki, ponieważ jesteśmy bardzo często w posiadaniu piłki w większości, czyli mamy, dajmy na to, 60 do 40 taką średnią, myślę, na mecz przede wszystkim, jeżeli chodzi o posiadanie, czyli tą piłkę trzymamy i jeżeli przeanalizujemy ilość rzutów wolnych, które chcą stworzyć przeciwnicy przeciwko nam, jest to bardzo dużo. Często widzieliśmy sytuację, że perfidnie się kładli pod faul, grali, żeby tylko i wyłącznie zyskać na rzucie wolnym czy na rzucie rożnym, no i wiedzą, myślę, ci nasi rywale, no że jest to jakaś, nasza może słabość, no bo wynika ona z tego, że tych rożnych i rzutów wolnych jest naprawdę bardzo dużo przeciwko nam, bo tak jak mówię, to drużyny, które grają z kontry, liczą właśnie na stały fragment gry, no bo tylko tak mogą nas zaskoczyć. My, jeżeli gramy bardzo dobry mecz, to swoim utrzymaniem się przy piłce jesteśmy w stanie ich bardzo mocno zmęczyć, więc jeżeli drużyna przeciwna dostaje piłkę, nie chce ją stracić, no to często właśnie się podkłada i są odgwizdywane faule, po których no, drużyna praktycznie przesuwa się w nasze pole karne i jest to długie podanie, wrzutka, która jest jakby zagrożeniem samym w sobie, takim na aferę, można powiedzieć. No i czasami ciężko jest to wyćwiczyć, więc myślę, że to na razie no, były takie... No bramki, no okej, no zostały fragmentów gry, które ciężko jakby wytłumaczyć, bo mamy jakieś swoje zasady, które, tak jak trener na konferencji powiedział, nie były dobrze wykonane i jakby wewnątrz to po prostu zmieniamy, ustalamy i tutaj jest jakby analiza, no to nie ma paniki z tym związanym, bo jeżeli my stracimy jedną bramkę, no to musimy strzelić dwie i stać nas na to i czy my stracimy jedną ze stałego fragmentu gry, to jak mówię, możemy... Coraz więcej osób chce dołączyć do naszego podcastu. Możemy, tak jak mówię, jedną strzelić, a dwie, jedną stracić, dwie zyskać i jest w porządku. Ale będziemy coraz bardziej czujni na te stałe fragmenty, bo wiemy, że tylko przeciwnik na to czeka. I tak jak mówię, w tygodniu, tym mikrocyklu treningowym mamy teraz coraz częściej jakby te treningi defensywnego stałego fragmentu, ale i ofensywnego, więc nie zapominamy o również atakowaniu. Rozmawiamy dzień przed meczem ze Stalą, przed którym pożegnany zostanie już oficjalnie Kuba Błaszczykowski, który kończy karierę. Ty miałeś tę przyjemność grać z nim i w Wiśle, i jeśli dobrze pamiętam, to chwilę w reprezentacji, bo to był rok 2014, czyli taki prime Błaszczykowskiego. Chcę zapytać, kim dla ciebie w świecie futbolu jest Błaszczykowski, jak się z nim dogadywałeś, no i jakie miejsce w historii, co by nie mówić, sportu i polskiej piłki zajmie już po zakończeniu kariery Kuba? No tak, no Kuba jest taką, myślę, ikoną, można powiedzieć, w całej Polsce, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo oprócz tego, że jest świetnym piłkarzem, był świetnym piłkarzem,
No to znamy jego historię prywatną, tak, życiową, którą opowiedział i która też została napisana, więc no można tylko podziwiać go, jaką drogę przeszedł, za jego determinację, za to, jakie bramki strzelał, jak się zachowywał, jak no za całokształt, tak, tylko, nie tylko na boisku, ale również spoza. W reprezentacji, no gdy wchodziłem do tej reprezentacji, no w bardzo młodym wieku, no to za bardzo jakby kontaktu takiego z tymi starszymi zawodnikami nie ma, jednak znałem swoje miejsce w szeregu i jakby sam do Kuby czy do Kamila Glika jakby nie podchodzi się, tylko jednak czeka się w kolejce na to, co powie starszyzna i jak do ciebie zagada, tak? My mieliśmy swoją grupę piłkarzy, z którymi się trzymaliśmy i po prostu na treningach chcieliśmy pokazać, żeby to jakieś zaufanie od nich uzyskać. Więc no to był na pewno niesamowity czas i tutaj fajnie, że spotkaliśmy się w Wiśle, bo nie tylko na boisku, ale również poza nim spędzaliśmy trochę czasu i myślę, nadal będziemy, dopóki tutaj w Wiśle jestem, ten czas spędzać. Jutro będę miał właśnie przyjemność być u niego i oglądać razem z nim to spotkanie, również po meczu jakieś tam mamy spotkanie drużynowe również z nim, tutaj w kuluarach powiem, ale na pewno będzie to przyjemne, bo Kuba jest emocji zauważyłem, on bardzo rzadko pokazuje, myślę, po tych przejściach jego on dużo w sobie, jak mówię, kisi i jednak jest taką osobą, może nie introwertyk, on myślę, że ma swoją grupę osób, którym ufa, z którymi lubi spędzać czas i nie zamyka się oczywiście na nowe znajomości, ale jest mocno stąpającą twardo osobą, która stąpa twardo po ziemi, więc tutaj w własnym gronie będziemy spędzać ten czas. Cieszę się, że będę mógł również z nim to przeżyć. Myślę, że to będzie taka symbolika akurat tutaj na Wiśle, bo więcej emocji pewnie miał, kończąc w reprezentacji ten epizod na Stadionie Narodowym przy 60 tysiącach ludzi. Sam śmiał się tutaj do nas, że a fajne miałem zakończenie, bo sobie zaprosiłem 60 tysięcy ludzi na swój ostatni mecz, więc no to było bardzo trafne i bardzo, bardzo wesołe, co powiedział i no takie jest fajne zwieńczenie kariery, jeszcze mecz z Niemcami wygrany, więc super, super historia, grał bardzo długo w Bundeslidze z wieloma sukcesami, na pewno szkoda, że nie wygrał Ligi Mistrzów, był w finale, ale na pewno nie ma sobie nic do zarzucenia i nie żałuje niczego, więc o to w tym wszystkim chodzi. Tobie przyszło współpracować i grać z Kubą w Wiśle w takim dosyć specyficznym charakterze, jeśli chodzi o Kubę, bo oprócz tego, że był, jest piłkarzem, to był też włodarzem, współwłaścicielem klubu. Zastanawiam się, czy załatwialiście z nim niepiłkarskie sprawy, czy gdzieś tam na nie, boku zupełnie Kuba nie. Sypnij 10% więcej czy coś. Nie, od początku ja go traktowałem jak kolegę z drużyny i w ogóle nie myślałem o tym, że to jest jakby prezes czy właściciel, współwłaściciel klubu i zupełnie jakby bardzo szybko odciąłem się od tego, że jest on jakby można powiedzieć w zarządzie, tak, grającym prezesem. Tak. Więc ja nie czułem jakby żadnej presji z tym związanej, ani jakiegoś zakłopotania w głowie, że po prostu mam jakoś się inaczej zachowywać, czy coś mam powiedzieć, albo czegoś nie mówić przy nim. Zupełnie tak nie było. Może bardziej mogłem sobie najwięcej pozwolić, żeby mu powiedzieć, co mi tu pasuje, co nie, no bo jakby mam jakieś doświadczenie i mógłbym jakby coś tam mu zasugerować, ale on sam widział jakby, jak to wszystko wygląda. No i sam byłem też zdziwiony, że tak mocno pracował i chciał wrócić do piłki mimo swojego wieku, mimo kontuzji właśnie też kolana, czyli bardzo poważnej.
No i pracował bardzo mocno, czy na siłowni, czy później z nami na obozie w Turcji. I tutaj zrobił na wszystkich bardzo duże wrażenie. No i jakby udało mu się, bo zagrał w reprezentacji ostatni mecz, pomógł nam w meczach jeszcze pod koniec pierwszej ligi, gdzie sam pewnie nigdy nie myślał, że będzie grał jeszcze kiedykolwiek w pierwszej lidze. Ale no, zacisnął zęby, też nie fochował się, że ojej, ja nie będę, jestem Błaszczykowski, nie będę grał w pierwszej lidze, tylko tej Wiśle chciał pomóc. Trener na niego postawił, dawał mu szansę z ławki, więc ten poziom odpowiedni sportowy trzymał. Więc no, mówię, same plusy. Plus jakby sama, jak wiemy, tutaj wartość już taka finansowa, czy jako osobowość w Wiśle, która dała dużo przed jakby jeszcze większą degradacją tego klubu do niższych lig, no to nie ma już o czym mówić. Skoro mówimy o reprezentacji, to chciałbym zapytać, co ty sobie myślisz, oglądając mecze aktualnej reprezentacji, czy oprócz no, oczywistej kompromitacji piłkarskiej w Kiszyniowie, bo to jest fakt niezaprzeczalny, czy możemy mówić o jakimś kryzysie mentalnym i kryzysie przywództwa? Rozmawiałem w ostatnim odcinku z Markiem Koźmińskim. On powiedział, że Robert Lewandowski jest wybitnym, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale nie jest przywódcą. Przywódcą, liderem tej grupy był Kamil Glik, czy Kamil Grosicki, no w jakimś tam wymiarze. Jak ty na to patrzysz? Też znasz część tych piłkarzy. No na pewno jest kryzys w atmosferze wokół reprezentacji. Myślę, że może mniej między chłopakami, chociaż wyniki również przynoszą jakieś konflikty w zespole. I na pewno często też tak jest, że to, co my widzimy przez ekran komputera, czy telefonu, czy właśnie social mediów, jeżeli chodzi o reprezentację, czy o klub, no to nie jest to, co czasami dzieje się w środku, więc tutaj trzeba te rzeczy rozgraniczyć. Więc ten kryzys na pewno wizerunkowy jest przez jakieś tam ostatnie te afery, plus sam wynik właśnie z Mołdawią, czy w ogóle tych początku eliminacji. No i jakby to się wszystko nakręciło przez zwolnienie też, przez styl gry, który prezentowaliśmy w Pucharze Mistrzostwach Świata, który jakby był wynik zrobiony ponad stan, ale nie w tym stylu, który chcieliśmy, a kiedyś chcieliśmy, już mówiliśmy o tym, że nieważny jest styl, tylko wynik, więc to co 4 lata mamy różne skrajności, tam co 2 lata mamy jakieś skrajności, gdy są Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata i każdy też chce. Ja to rozumiem, że po prostu mamy jakby w tym momencie na tyle renomowanych piłkarzy za granicą, zaczynając od Roberta Lewandowskiego, Wojtka Szczęsnego, Piotrka Zielińskiego, Bednarka, Bartka Bereszyńskiego oczywiście, tak. Jakby ten kręgosłup kadry jest dalej praktycznie taki sam, bo sam się zastanawiałem, że zmieniamy tych trenerów cały czas, ale ci sami zawodnicy przyjeżdżają na reprezentację, więc niektórzy mówią, że dajmy temu trenerowi popracować i niech się ta drużyna zgra, no ale ci sami zawodnicy też grają, więc wiadomo, czasami gramy na tą piątkę, na piątkę obrońców, czasami na czwórkę i to jest również inne zadania chciał Paulo Sousa, inne zadania chciał Czesław Michniewicz, teraz Fernando Santos. No więc to jest skomplikowane, a wszyscy chcą wszystko na już. No to jest jakby bardzo dużo jest takich złożonych rzeczy, no ale na pewno wynik z Mołdawią przytrafił się w takim momencie bardzo złym, no bo wiemy, że były wakacje, zrzuciliśmy to wszystko na mental, na wakacje, na to, że odpuściliśmy drugą połowę, no bo przy wyniku 2-0 nie mamy prawa przegrać z Mołdawią i myślę, że no wszyscy chłopaki zdają sobie z tego sprawę i nikt nie był z tego powodu szczęśliwy. A co do Roberta, to też jest właśnie sprawa indywidualna, bo ja nie lubię też sytuacji takiej, że my oczekujemy od kapitana
czasami, nie wiem, machania rąk na boisku, czy opieprzania kogoś, czy robienia czegoś na pokaz. Są kapitanowie, którzy pracują w ciszy, można tak powiedzieć, i jakby samym swoim body language potrafią kogoś ustawić do pionu, czy być takim liderem naturalnym, więc na tyle, ile znam, Robert nie był wtedy kapitanem, gdy ja zaczynałem być w reprezentacji, więc i to Robert był również na innym miejscu wtedy, więc ciężko mi jest się wypowiedzieć jako kibic i jako czynny piłkarz. Wiem, że to są zupełnie inne rzeczy, będąc w środku, a patrzeć tutaj na zewnątrz. I tak samo, jeżeli chodzi o wywiady, że na przykład nie wychodzi Robert do wywiadów, no to ma ten sztab jakby swój, który mógłby go kierować, czy również osoby z PZPN-u, które kierują mediami, które jakby również są odpowiedzialne na to, kto na jaki wywiad powinien iść, czy tam doradzić mu, czy ty idź, ty, czy nie, czy trener, czy właśnie kapitan, czy wicekapitan, czy zawodnik, który strzelił bramkę, no to są różne umowy, bo były też momenty, że my wiedzieliśmy przed meczem na przykład już, obojętnie jaki by był wynik, kto ma iść do tego wywiadu, czyli z góry jest ustalone, w tym tygodniu idziesz ty, a ty idziesz na przykład za 3 mecze dopiero, no bo jakby taka jest hierarchia, jeżeli ktoś nie lubi udzielać wywiadów, czy jest zły moment. No ale to jest wszystko jakby do ustalenia i to są rzeczy, o które kibic nie wie, a często ma pretensje, więc jest to ciężki kawałek chleba do zrozumienia, ale takie sytuacje się zdarzają i czasami, tak jak piłkarz jest jeden lepszy, drugi gorszy, tak samo ci ludzie, którzy tym zarządzają, są lepsi i gorsi. Akurat w tym momencie myślę, że oceniamy przez te 2 lata chyba kadencji tak teraz prezesa Kuleszy, no, że jest jakby inny PR niż był za prezesa Bońka, tak? Gdy on miał, może trafił na takich ludzi, którzy bardzo fajnie to wszystko ułożyli, ten PR, i się wszystko zgadzało. I wyniki, nie było żadnych afer, wszystko było fajnie poukładane od A do Z i mało się o tym po prostu mówiło. Teraz właśnie słabo zaczęliśmy eliminację, no to najłatwiej właśnie wszystko zrzucić i na trenera. No po kamyczku dostali, można powiedzieć, wszyscy, więc... Ale nie ma tu jednej odpowiedzi i tutaj no wszyscy i piłkarze przede wszystkim i trener muszą się wziąć w garści i kolejne mecze na pewno będą lepsze. A dla ciebie kadra to już zamknięty rozdział? Czy masz... Myślę, że tak, oczywiście. Tak, nie. W ogóle nawet nie mam w marzeniach, żeby do reprezentacji wrócić. Nie ma takich na razie. O tej bieżącej sytuacji w Wiśle, w której teraz grasz, można długo rozmawiać, ale masz też piękną piłkarską przeszłość i o to też chcę zapytać. Zapytam prosto z mostu, chociaż pytać o to w Krakowie to trochę ryzyko. Czy czujesz się legionistą? Oczywiście tak. Dlaczego nie? Co to dla ciebie oznacza? Myślę, że no to nie to, że muszę się czuć, ale jestem też z tego dumny, no bo zaczynałem w KS Piaseczno i to jeszcze w starszym roczniku o 2 lata, bodajże jestem 10-2, zaczynałem w 90, bo jeszcze w tamtym okresie, gdy zaczynałem, nie było po prostu mojego rocznika. Więc, ale dość szybko przez to, że były te rozgrywki regionalne, z reprezentacji Mazowsza jakby dostałem, jakby jeździł trener Jacek Mazurek, ówczesny właśnie trener Akademii mojego rocznika na reprezentację Mazowsza, który zaprosił mnie na testy po prostu, żebym przyjechał, zobaczył, jak to wygląda, znaczy może nie na testy, na treningi po prostu, są zainteresowani, żebym przyszedł i żebym zobaczył po prostu, jak to wygląda i tak się dostałem do Legii dość szybko, czyli nie, bo były również nabory w tym czasie, czyli różne, mogłeś po prostu z ulicy przyjść, mówiąc kolokwialnie, przejść testy szybkościowe, jakieś techniczne, dribbling, i jakby z tego trenera
trenerzy wyciągali jakieś wnioski i brali tych chłopaków do odpowiednich roczników. A jest historia jakiegoś takiego piłkarza z ulicy, który później... Tak, Kuba Szumski był pierwszy, Michał Kopczyński byli wcześniej niż ja, oni byli z naborów, którzy zrobili super kariery i grają nadal w piłkę na najwyższym poziomie. Kuba teraz jest w Turcji, a Michał Kopczyński jest w Warcie Poznań. Więc to są tak, dwie osoby, które są bliskie mnie i jakby taką drogę przeszły. No a czuję się legionistą, no bo udało mi się jako pierwszemu zdobyć bramkę jako zawodnikowi z akademii, więc to też jest i dla klubu, myślę, coś fajnego i ja czuję się jakby dumny z tego powodu, że to mi się udało, bo długo czekałem, zadebiutowałem, jak miałem 17 lat, później dopiero po chyba 2 latach zdobyłem tą pierwszą bramkę, więc dość długo na to musiałem czekać i tym bardziej wielka satysfakcja, udało mi się to zrobić naprzeciwko trybunie Żylety i fajny strzał w okienko z Widzewem, to nie zapomnę tego do końca życia, euforia była niesamowita, trochę łzy się pojawiły w oczach. No i tak, no i później cała moja historia, wzloty, upadki w klubie, jakby budowa stadionu, bo jeszcze zaczynałem będąc na Starej Łazienkowskiej, później budowa stadionu, wielka Legia, właśnie jeszcze trenera Skorży, później wielu trenerów i jakby no cały czas krok po kroku jakby pójście coraz wyżej, aż do właśnie transferu z Legii do Anglii. Krótko zapytam o trenera Skorże. Marek Koźmiński wcześniej u mnie powiedział, najlepszy kandydat na trenera kadry po Santosie. Zgadzasz się? Tak, może być jednym z kandydatów. Na pewno ma największe doświadczenie bodajże teraz ze wszystkich trenerów polskich, można powiedzieć, na rynku, tak, bo trener Nawałko oczywiście już był w reprezentacji i pracował w klubie, teraz ma dłuższą przerwę. Trener Skorża był asystentem właśnie u jednego z trenerów, nie wiem, czy chyba u Leo Benhakera, tak mi się wydaje, czy u Pawła Janasa na pewno był asystentem, ale to już bardzo, bardzo dawno, więc tak, no trener Skorża wielki taktyk i ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o piłkę naszą, polską, europejską, Liga Mistrzów, Liga Europy. Japońską teraz, w katarską bodajże, tak, bo pracował w Katarze. No więc wiedzę ma ogromną, pracuję dalej z trenerem Janasem jako asystentem, czyli synem Pawła Janasa, więc jakby tworzą bardzo dobry zespół i jest to na pewno, jest nadal młodym trenerem, oprócz tego, że jest bardzo, bardzo doświadczony, więc na pewno jest świetnym kandydatem. To wracając już do twojej kariery w Legii, myślisz sobie Celtic Glasgow i jakie myśli pojawiają się w głowie? No ogromne, no święto piłkarskie, ja to tak zapamiętam. Przede wszystkim mecz u siebie, no to jest klasyk, do którego, nie wiem, no można powiedzieć, że co roku praktycznie wracam i sobie odpalam ten skrót meczu, czy jak jestem w domu, to ten mecz bodajże mam nagrany, więc sobie też cały mogę obejrzeć. Na wyjeździe niestety bodajże nie było transmisji, tylko jakiś stream i tam też była niesamowita atmosfera. Jeszcze nie graliśmy na Celtic Park, tylko chyba w Edynburgu bodajże, na jakimś stadionie rugby bodajże, już nie pamiętam jaki to był, ale to nie był na pewno Celtic Park i to był no niesamowite przeżycie, tak, bo tutaj zaczęliśmy stratą bramki u siebie, później szybko odrobiona po strzale Radowicza, mała asysta, później kolejne bramki, 2 niestrzelone karne, niesamowita euforia po meczu, bo wszyscy czekali do ostatniego gwizdka, bo jeszcze Kuba Kosecki w ostatniej minucie zdobył bramkę na te 4-1, więc no to było coś niesamowitego. Później u siebie na wyjeździe
Zagraliśmy swoje, też wygraliśmy i nieszczęsny lot, gdzie w samolocie dowiedzieliśmy się, że coś może być nie tak. I co się wtedy na pokładzie samolotu działo? Jakby pojawiła się wątpliwość, ale każdy z was myślał, że to jakimiś pismami do UEFA da się po prostu wytłumaczyć? Komukolwiek przyszło do głowy, że... Znaczy że najpierw myśleliśmy, się... że jakiś jest żart, później przyszła taka chłodna kalkulacja Bartka, czy on naprawdę tę karę już odbył, czy nie. Później jakby kolejnym etapem... On do końca nie miał świadomości, tak? Czy... Nie pamiętaliśmy, czy został zgłoszony, czy był w tej jakby szerokiej kadrze na tej liście UEFA przed meczem, czy został wykreślony w ostatniej chwili. Jakie są tak naprawdę przepisy? Czy on tą karę może przejdzie nie będąc na liście i po prostu mecz się odbędzie, ale nie będzie grał? Czy to już jest jakby zaklepane, czy musi być na tej liście? Więc to były takie nasze po prostu luźne rozmowy. No, wiedzieliśmy, że nic już nie możemy zrobić, bo na boisku wygraliśmy. Jakiś tam harmider w samolocie się pojawił z przodu, gdzie tam zarząd leciał, jakiś tam ruch między prawnikami był i jakieś rozmowy po cichu, szum było słychać z przodu, że coś może być nie tak i szybka weryfikacja. Na pewno szykowali papiery różne, jak można to ugryźć, żeby, czy nawet dogadać się pewnie w pewnym momencie z Celticiem, żeby byli fair i nie zgłaszali takiego zajścia. Ale myślę, że to po meczu już szybko zostało przez Celtic wykorzystane i przez delegata, czy tam sędziego, który w raporcie stwierdził właśnie, że ten walkover chyba się należy, bo zawodnik nie odbył tej kary i że będzie walkover, więc no później jakby no przechodzisz jakby, no wiesz, że masz następny mecz, to jest jakby i dobre i złe, bo za 3 dni bodajże mieliśmy kolejne spotkanie już ligowe i musiałeś wyjść i grać. I nie zastanawiać się, czy będziesz grał tą czwartą rundę w Lidze Mistrzów, tam trzecią, czy w eliminacjach już Ligi Pucharu UEFA bodajże wtedy. Więc no takie jest życie piłkarza, że my jesteśmy od bycia na boisku, od roboty. No i przyszliśmy do tego jak no nie do porządku dziennego. Wiadomo, że byliśmy bardzo mocno sfrustrowani, ale zrobiliśmy swoje, bo weszliśmy do tej grupy później, tak czy siak. Marzyliśmy o Lidze Mistrzów, bo później byśmy trafili teoretycznie na słabszego przeciwnika niż Celtic. I ta droga do upragnionej Ligi Mistrzów, gdzie mieliśmy bardzo dobrą drużynę i myślę, że stać nas było na ten historyczny wynik dla Polski. No ale tak się nie stało i ja pamiętam, jakby dzisiaj tylko z uśmiechem to wspominam. Na pewno czy prezes Leśnodorski, czy reszta zarządu mniej, bo to było troszeczkę na pewno po ich stronie, nie po naszej. Ale zbudowali wtedy fantastyczną drużynę, nic nam nie brakowało, wszystko tak jak miało być, to było. I jeżeli chodzi o nasz mental, jeżeli chodzi o doświadczenie połączone z młodością, większość chłopaków świetnie wspomina ten okres, cały sztab szkoleniowy również, trenera Berga. I no jakby ten czas, to była sama przyjemność spędzać czas w klubie. Skoro mowa o prezesie Leśnodorskim, to chcę zapytać, jak wy czuliście się z takim prezesem, bardziej prezesem kibicem niż prezesem urzędnikiem? To miało wpływ jakiś na to? Zastanawiam się, czy to był taki dodatkowy bodziec, że jednak jesteśmy jedną ekipą, Boguś jest z nami, a nie jest gdzieś tam jakimś CEO urzędującym na najwyższym piętrze. No paradoksalnie ja byłem młodym zawodnikiem, czyli w ogóle nie interesowała mnie góra, no bo dlaczego miałaby mnie interesować osobowość, rządzenie, kogokolwiek w klubie. Ja byłem skupiony tylko i wyłącznie na byciu przygotowanym jak najlepiej do spotkań, podnoszeniu swoich umiejętności, byciu ze swoimi kolegami i spędzania z nimi czasu po treningach, po meczach.
Więc ja się nie zastanawiałem, czy mój prezes jest w klubie, czy pracuje w klubie, czy nie jest codziennie, czy nie, czy ma ten kontakt. Ten kontakt myślę też z młodymi zawodnikami jest zupełnie inny niż był z Danielem Lubojo, z Radowiczem, z innymi, z Tomkiem Jodłowcem, czyli zawodnikami, którzy byli doświadczeni, którzy stanowili trzon tej drużyny, z Iwicą Rdoliakiem kapitanem. No, nie rozmawiali ze mną ani z Andrzejem Dudą, tylko rozmawiali z nimi, którzy, z osobami, które mają coś do powiedzenia w tej szatni. Jakby ja byłem młodym, perspektywicznym zawodnikiem, który robił swoje, pomagał drużynie jak może, ale byłem również chwalony i ganiony za różne rzeczy przez prezesa czy przez innych ludzi w klubie, i jak wspólnie przegrywaliśmy, wygrywaliśmy, więc w tym momencie ja, jakbym dzisiaj był w Legii, to mógłbym myśleć, że ojej, co ten prezes robi, czy robi dobrze, czy nie, no bo w tym jakby wieku już jestem bardziej doświadczony i mogę zwracać uwagę na pewne inne rzeczy, ale na tamten okres w ogóle mi to jakby nie zwracałem kompletnie na to uwagi, tak, czy prezes jeździ deskorolką, czy samochodem do pracy. Wiem, że atmosfera była bardzo dobra w klubie, bo ja też spotykałem się bardzo często z chłopakami z mediów, bo jednak ten kontakt również medialny z osobami, z których spotkasz na co dzień, czyli kontakt właśnie kamera, czy ludzie, którzy właśnie kręcą kulisy, no to jest to bardzo ważne, żeby oni również nie byli takim okej, musimy to zrobić, Michał, na przykład, i kręcimy, robimy to sztucznie, czy tam po prostu dawaj ten, tylko to byli no, nasi koledzy. Traktowaliśmy się jako część drużyny i oni pasowali nam i myślę my im, bo traktowani byli jak członkowie, tak jak mówię, drużyny, jako kibic. Oni mieli, wiem, że większość dalej pracuje w Legii i są ogromnymi kibicami i jakby inaczej się wtedy pracuje. Po Legii nadszedł czas podboju zachodu Europy, pojechałeś na Wyspy do dosyć silnej fizycznej ligi, co też boleśnie odczułeś poprzez poważną kontuzję. Gdybyś mógł cofnąć czas, to wybrałbyś ten kierunek, czy może były inne oferty? Nie wiem, jakaś Hiszpania, jakieś Włochy, Francja. Nie cofnę, nigdy w życiu bym nie cofnął swojej decyzji. Był taki moment, że jeszcze rok chyba wcześniej, czy tam pół roku wcześniej, czy rok wcześniej, bo ja poszedłem w grudniu, ale to pewnie półtora roku wcześniej, dajmy na to, był moment, że mogłem już odejść właśnie do Wolverhampton, ale wtedy jakby podjęliśmy decyzję, że czekamy jeszcze chwilę, że walczymy o te europejskie puchary właśnie. Więc tutaj nie było takiej możliwości, żeby odejść, i ja zawsze sobie założyłem i to mówiłem swojemu agentowi też, i nawet miałem agenta, który Czarka Kucharskiego, który był właśnie z Robertem Lewandowskim razem, i zawsze też chciałem podejść troszeczkę właśnie taką ścieżką jak Robert, zdobyć coś przede wszystkim w Polsce, zostawić, mieć coś w gablocie, zdobyć coś, nie to, żeby być na ławce rezerwowej i zdobyć, nie wiem, właśnie puchar czy mistrzostwo Polski, ale być jednak czynnym zawodnikiem, który coś dołożył od siebie do trofeum. No i też tak było. Zdobyłem właśnie te trofea i po prostu stwierdziłem, że warto zrobić kolejny krok właśnie za granicę. I to był bardzo dobry wybór, bo jakby dołączając do Wolverhampton, nic mnie nie zdziwiło dzięki Legii Warszawa, ponieważ mieliśmy bardzo dobre warunki, nowy stadion, świetne boisko przygotowane, suplementacje, dietetyka, śniadania, obiady, jakby wszystko podane na tacy, tak jak w profesjonalnych klubach na najwyższym poziomie powinno być, więc przyjeżdżając do Wolverhampton praktycznie spotkałem troszeczkę nawet gorsze warunki, no bo wiadomo, że to, co my mieliśmy nowe, to oni już mieli troszkę stare, zużyte, ale na dobrym jakby utrzymanym poziomie, więc ja czułem się tam bardzo dobrze.
i fizycznie, i psychicznie przede wszystkim, bo wiedziałem, na co mnie stać, że jeżeli mnie chcieli, no to znaczy, że będę grał. No i też tak było, tak, bo w pierwszych meczach zdobyłem 3 bramki, później też złapałem uraz właśnie taki zmęczeniowy, łydki, no ale to było pokłosiem tego, że ja przyszedłem w styczniu i nie miałem okresu przygotowawczego, więc jeżeli to też to mogę powiedzieć dopiero po tych latach właśnie spędzonych na boisku, że jakby to był taki moment, że ja wszystko chciałem na już, i uraz stał się wtedy, kiedy ja normalnie przez te lata wcześniejsze, no, byłem na obozie, czyli miałem jakąś przerwę właśnie sylwestrową, często świąt Bożego Narodzenia, gdzie w Anglii grają, i tam nie ma obozów przygotowawczych w zimę, a moi organizm był przygotowany i na przerwę, i na właśnie obóz przygotowawczy. Ja tego obozu nie miałem. Ja wszedłem od razu do gry, bodajże 3 stycznia grałem w pierwszy swój mecz z West Hamem, z drużyną z Premier League w Pucharze Anglii, gdzie tam minimalnie przegraliśmy jeszcze na starym stadionie West Hamu, więc to było dla mnie bardzo duże przeżycie i fajne takie, no, przetarcie, no bo trafiłem od razu na zespół z Premier League. No i później jakby przez konsekwencje tych meczów, tej intensywności, ten przeciążeniowy uraz mi się przytrafił, gdzieś tam 3 tygodnie przerwy, no i później wróciłem. No i ten uraz już mechaniczny, no typowy wjazd w kolano i ta długa przerwa, więc tu już nie mogłem nic zrobić. No ani nawet nie mieć... taki typowy, bo to była scena z Mortal Kombat czy z Tekkena. Tak, tak.